Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Nazywam się Wojciech Edward Leszczyński, jestem prezesem Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Kwomodo. Eksprezydent III RP Bronisław Komorowski wraz z partiami PO i PSL zbudowali wspólnie konia trojańskiego, chowając do jego wnętrza jowy. Obecny prezydent III RP Andrzej Duda i partia PiS chcą tego konia trojańskiego wciągnąć na ziemię polską. Jowy to lekarstwo gorsze od choroby, to trucizna przyspieszająca zgon Polski i Polaków. My proponujemy zamiast jowów powrót do naszej wielowiekowej tradycji samorządności, to znaczy do sejmików grodzkich i powiatowych. Szlachetni Polacy, pamiętamy o sfałszowanym referendum 1946 roku. Komuniści pytali wówczas naszych ojców również pytaniem ogólnym, między innymi o to, czy chcą nacjonalizacji przemysłu i reformy rolnej. Skończyło się na wywłaszczeniu wielu Polaków z ich przedsiębiorstw, a patriotycznego ziemiaństwa, ziemi i lasów. Sprzedawanie narodowego przemysłu, ziemi i lasów to eksmisja Polaków z ich domu, z Polski. Jowy to próba zabetonowania na wieki systemu partyjnego. Nie pozwólmy na to. Dziękuję za uwagę.